Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszej sesji zwołanej na wniosek Pana Burmistrza Miasta Koła. Bardzo serdecznie witam Panie Burmistrzu, witam Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, witam Panią Mecenas, witam Państwa Radnych, witam mieszkańców. Szanowni Państwo, informuję, otwieram 22. sesję Rady Miejskiej w Kole. Informuję, że na ustawowy stan 21 radnych udział w dzisiejszej sesji bierze 19 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Szanowni Państwo, propozycje zmian porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych składa jakieś propozycje do porządku obrad dzisiejszej sesji? Panie Burmistrzu, przede wszystkim, czy Pan ma jakąś propozycję? Czy ktoś z Państwa radnych ma propozycję? Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z tym przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt numer 5 jest to podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonym na dzień 22 maja 2016 roku referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji. Projekt uchwały przedstawi Pani Sekretarz Miasta. Bardzo proszę, Pani Sekretarz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu referendum gminnego zachodzi konieczność, zgodnie z kodeksem wyborczym, artykuł 12, paragraf 5 i 10-11, utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła. Te odrębne obwody głosowania to obwody w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Poniatowskiego, w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Blizna i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Są jakieś pytania w tej sprawie? Bardzo proszę. Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonym na dzień 22 maja 2016 roku referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji? Proszę o podniesienie ręki w górę. Osób za, jednogłośnie. Uchwała została podjęta i nosi numer 22/229/2016. Dziękujemy Pani Sekretarz. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2-3, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz akceptacji planów taryfowych określonych w studium wykonalności. Projekt uchwały przedstawi nam Pan Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Pan Krzysztof Sobczyk. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole, zwrócił się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Koła do Państwa o podjęcie uchwały w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole złożonym o dofinansowanie w ramach konkursu POIŚ 2/3/1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020, oś priorytetowa druga, ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2-3, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji. Wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło przeszedł pierwszy etap formalnej i merytorycznej oceny. Aby przeszedł do dalszego etapu, niezbędne jest podjęcie przez Wysoką Radę w dniu dzisiejszym przedmiotowej uchwały. Spółka w dniu 12 kwietnia została poinformowana o tym, że została zakwalifikowana do
kolejnego etapu konkursu, z tym, że musi uzupełnić braki formalne. Jednym z braków formalnych, który spółka musi uzupełnić, jest przedłożenie uchwały Rady Miejskiej jako organu założycielskiego spółki. To jest na dzień dzisiejszy jedyny dokument, który brakuje spółce, aby do dnia 19 kwietnia, to znaczy do terminu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który ten konkurs prowadzi, spółka swoim wnioskiem na to zadanie inwestycyjne mogła przejść do kolejnego etapu. W przypadku niedostarczenia tego wniosku, tej uchwały do dnia 19 kwietnia, wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kole, zostanie pozostawiony bez dalszego rozpatrzenia. Szanowni Państwo, spółka zabiega o dofinansowanie w wysokości 63,75% dofinansowania na tą inwestycję, której planowany koszt wynosi 43 430 126 zł. Daje to kwotę dofinansowania w wysokości 27 686 705 zł 33 zł. Pozostałą część środków niezbędnych na realizację zadania spółka zamierza sfinansować ze środków własnych, na które składa się kwota 2 207 756 zł 30 groszy środków spółki i 13 535 664 zł 37 groszy z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mówimy tu o wielkościach planowanych, zarówno w części dotyczącej dofinansowania, jak i części dotyczącej kredytu. Po otrzymaniu zgody i podjęciu decyzji o uruchomieniu zadania inwestycyjnego, w wyniku przetargu zostanie określony rzeczywisty koszt tej inwestycji. Zostajemy w przekonaniu, że koszt realizacji będzie niższy od kosztu inwestycji, a co za tym idzie i wysokość środków niezbędnych do zorganizowania przez spółkę będzie niższa. Szanowni Państwo, wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację oczyszczalni ścieków nie jest wnioskiem o uzyskanie dofinansowania jako celu podstawowego. Podstawowym celem, dla którego zabiegamy o środki z Unii Europejskiej, jest modernizacja stacji oczyszczalni ścieków w takim zakresie, który pozwoli na poprawę efektywności oczyszczania ścieków, w tym w szczególności redukcję czynników biogennych, czyli azotu i fosforu w wodzie odprowadzanej do rzeki Warty, co spowoduje polepszenie parametrów wody zrzucanej do rzeki Warty w porównaniu z dniem dzisiejszym. Źródłem finansowania spłaty zaciągniętego kredytu, Szanowni Państwo, będzie zarówno przedstawiona Państwu prognoza taryf na okres inwestycyjny, która w roku 2019, czyli w roku na dzień dzisiejszy planowanym zakończenia inwestycji i przyjęcia tej inwestycji na stan majątkowy spółki, spowoduje wzrost ceny dla odbiorców indywidualnych o 48 groszy netto. Drugim i tak naprawdę głównym źródłem finansowania spłaty tej pożyczki
będą koszty eksploatacji bieżącej oczyszczania ścieków, które po modernizacji będą niższe w stosunku do okresu obecnego. I to jest podstawowe, Szanowni Państwo, źródło finansowania zaciągniętego na cel tej modernizacji w części środków własnych przez spółkę. Szanowni Państwo, bardzo gorąco do Państwa apeluję, abyście dali szansę Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji podjęcia próby związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków, wykonaniem obiektu, który będzie nowoczesny, który będzie prowadził do poprawy parametrów oczyszczania wody, a co za tym idzie, lepszej klasy wody zrzucanej do rzeki Warty i poprawy stanu wód w rzece Warty. Jeszcze raz Państwa serdecznie proszę, bez Państwa decyzji o podjęciu tej uchwały, wniosek, który przeszedł pierwszy etap, został zakwalifikowany do drugiego etapu, zostanie bez rozpatrzenia i nie będzie możliwości skorzystania z dofinansowania środków z Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pan Burmistrz chciałby też coś dodać. Bardzo proszę, Panie Burmistrz. Zanim otworzę dyskusję, to jeszcze Pan Burmistrz. Bardzo proszę. Może ja w trakcie dyskusji. Tak? No to otwieram dyskusję, Szanowni Państwo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Sobieski. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Panie Prezesie, wspomniał Pan na wczorajszym spotkaniu, że wniosek przeszedł pierwszy etap. Chciałbym się dopytać, jak wniosek mógł przejść pierwszy etap, skoro w regulaminie konkursu, punkt 77, warunkiem koniecznym jest dostarczenie uchwały Rady Gminy. Takiej uchwały nie było i chciałbym zapytać, jak właśnie to zostało ocenione. Szanowny Panie Radny, jeżeli chodzi o wymogi formalne, od wymogów formalnych na etapie składania wniosku były dwa odstępstwa, dwóch obszarów. Zarówno uchwała Rady Gminy, jak i decyzja środowiskowa były dokumentami, które mogły być uzupełnione przez wnioskodawcę i brak tych dokumentów na pierwszym etapie oceny nie powodował utraty formalnych przed złożonego wniosku. I dlatego dzisiaj na ten temat rozmawiamy. Gdyby nie było takiej możliwości, to byśmy nie rozmawiali na ten temat, bo wniosek byłby z przyczyn formalnych odrzucony i nie przeszedł do tego etapu. Jeszcze drugie pytanie, Panie Prezesie. Chciałbym się dowiedzieć od Pana, jaka jest różnica między wyrażeniem zgody a stwierdzeniem upoważnia się. Czy to stwierdzenia są, mają takie same znaczenie, czy one się różnią? Panie Radny, to należy sięgnąć do słownika języka polskiego. Taki wymóg treści uchwały w takiej wersji została przedstawiona, bo taki jest wymóg konkursu. To nie jest wymysł Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji mój, tylko organizator konkursu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postawił wymóg formalny co do treści uchwały, która ma być przyjęta przez Radę Gminy jako organ założycielski spółki. Treści uchwały wynika, że jest napisane, że Rada Gminy, Rada Miasta wyraża zgodę na inwestycje. A czytamy punkt 17, lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie. Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego upoważniająca do złożenia wniosku. Dlatego tutaj mamy wątpliwości, czy upoważnienia, a
wyrażenie zgody jest dostawne. Poproszę Pani Prezes. Pani Prezes. Pani Mecenas, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o tę formę tej uchwały, którą teraz Państwu przedstawiamy, to jest po ostatniej konsultacji telefonicznej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o regulamin, to była tylko kwestia, tak powiem, takiego ogólnego sformułowania. To nie jest jakiś przepis prawny, który nie możemy sformułować inaczej. Jest to jak najbardziej dopuszczalne i to zostało potwierdzone przez osobę kompetentną tutaj w Narodowym Funduszu. Wobec powyższych nie ma tutaj żadnej sprzeczności pomiędzy tym, co jest w regulaminie, a tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Szanowni Państwo, jeszcze ostatnie bardzo proszę. Panie Prezesie, otrzymaliśmy drugi projekt uchwały, a analizując poprzedni projekt uchwały, on diametralnie się różni. Dlaczego są aż takie istotne zmiany w obu projektach uchwały? Te różnice, tak mówiłem, wynikają, to co podkreślała Pani Mecenas, z konsultacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, organizatorem konkursu, co do wymogów formalnych. To właśnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ustala te kryteria, tak? I tutaj, że tak powiem, on jest instytucją rozstrzygającą i decyduje. Nie ma przepisu prawa, które by tutaj sztywno nam mówi, że musi być taki, a taki wzór uchwały wobec powyższych, dlatego dopuszczalne są odstępstwa od tego, co jest w regulaminie. Oczywiście za zgodą Narodowego Funduszu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Punkcie chciałbym zabrać głos. Bardzo proszę Pani Radna Pandoliewa. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, proszę Państwa. Na sesji 30 marca przedstawiany mieliśmy jeden projekt uchwały. Obecnie mamy ten sam projekt uchwały w innej wersji, że wyrażamy zgodę. I w drugim paragrafie jest w drugiej części i akceptuje założone w nim plany taryfowe. Proszę Państwa, dostaliśmy teraz obszerne uzasadnienie, rozliczenie, prognozę taryf pod ten projekt uchwały i należy tu powiedzieć, że Rada pochylała się nad tym problemem dwa popołudnia. Byliśmy również na wizji lokalnej, że tak się wyrażę, bo na miejscu, w spółce miejskiej naszej, w wodociągach, obejrzeliśmy stan techniczny wzrokowo, jak on wygląda. Pan kierownik nam przedstawił i otrzymaliśmy również na wniosek pana Sobolowskiego wykaz nakładów poniesionych inwestycyjnych na oczyszczalnię w latach 2010-2015. Na wczorajszym posiedzeniu dopytywałam też również pana prezesa, że urządzenia, które w tych 17 pozycji, jakie dostaliśmy wykazu inwestycyjnych pozycji 17, jest 7 pozycji urządzeń zamontowanych w tych latach. Część urządzeń na dzień dzisiejszy i żywotność jeszcze będzie dosyć długa. Dosyć długa, może to nie jest precyzyjne wypowiedzi z mojej strony, bo na ten temat mógł Pan Prezes się wypowiedzieć, ale co Państwu chciałam nadmienić. Modernizacja, którą planujemy, ta inwestycja na 43 miliony, nie rozwiąże nam podstawowego problemu, jak się wczoraj dowiedzieliśmy na tym posiedzeniu. Więc nie wiem, czy aż za taką kwotę na inwestycje, czy to w tym momencie jest dobra decyzja Rady. I jeszcze, proszę Państwa, chciałam się odnieść do tych dokumentów, które dostaliśmy teraz po tym projekcie uchwały, bo Państwo pamiętacie moją wypowiedź z poprzedniej sesji z 30 marca, że 10 dni nie było uzasadnienia, bo wyraziłam takie słowo, to że nada. Proszę Państwa, dostaliśmy teraz materiały i dostaliśmy prognozę. Ale ta prognoza, ta kalkulacja tych taryf mnie nie satysfakcjonuje. Ja zdaję sobie sprawę, co to jest prognoza stawek na przyszłe lata od 2016 do 2045. Ale w tej prognozie, proszę Państwa, lata 2022-2026 w ogóle nie ma żadnej procentowej zwyżki. To już jest niepokojące. Także pozostawiam to Państwu pod rozwagę. Siedzieliśmy dwa popołudnia, ponad 6-7 godzin, także myślę, że każdy dopytał i wie, jak się postąpi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosił Pan Radny Michał Piasecki. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Trzeba sobie powiedzieć, Szanowni Państwo, że nie rozmawiamy tu o żadnej modernizacji.
Rozmawiamy tu o budowie nowej oczyszczalni ścieków. To jest po pierwsze. Spółka chce pobudować nowy obiekt, który ma świadczyć usługi dla naszych mieszkańców. Ale jak to było w innym aspekcie. Dowiedzieliśmy się tutaj, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ustala kryteria, więc również ustalał kryteria spłaty tego finansowania, tej pożyczki w wysokości 13 ponad milionów. Ta tabelka, która nam pokazuje, jest, zdaje się, okres 20 i 30 lat finansowania tej inwestycji. Panie Prezesie, czy na dzień dzisiejszy wiemy, na jaki okres będzie finansowana ta spłata, jest przewidziana tego kredytu, tej pożyczki, przepraszam, bo to jest pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, oprocentowana, jeśli dobrze pamiętam, na 3%. Wiemy to już na dzień dzisiejszy, czy to będzie 20 lat, czy 30, czy 10, czy 15. Proszę bardzo, panie prezesie, proszę. Szanowny panie radny, zaczynając od pierwszej kwestii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach oceny konkursu nie ocenia sposobu finansowania. Przepraszam, Wojewódzki Fundusz. Jeżeli chodzi o pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą chcemy w tej części, którą musimy zorganizować w zakresie własnym finansowania zaciągnąć, to na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko tyle, że tak jak mówiłem Państwu wczoraj, przedwczoraj, że będę prowadził negocjacje. Na dzień dzisiejszy nie mogę podejmować negocjacji, jeżeli nie ma decyzji, bo to też Państwu mówiłem. Jeżeli spółka nie dostanie dofinansowania z Unii Europejskiej, to tego zadania realizować nie będzie, bo jej dzisiaj na to nie stać. Jeżeli otrzyma dofinansowanie, to będziemy organizować drugą część i będziemy rozmawiać z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w celu wynegocjowania optymalnych warunków spłaty kredytu długoterminowego i na pewno to będzie pożyczka, która będzie zaciągnięta na najdłuższy z możliwych okresów, na który się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który udziela, będzie tej pożyczki zgodził. Przy takim założeniu, że okres prolongaty spłaty i pierwsze raty kapitałowe, które spółka będzie musiała płacić, będziemy chcieli, aby był jak najdłuższy, tak, żeby nie nakładały się na siebie wysokie koszty dwóch pożyczek. Dopóki nie spłacimy pożyczki na stacji uzdatniania wody, mam nadzieję, że będziemy mogli spokojnie spłacać, nie wystąpią jakieś nadzwyczajne sytuacje, nie zostanie postawiona ze względu na nieosiągnięcie efektu ekologicznego pożyczka do natychmiastowej spłaty. Finansowanie będzie organizowane w sposób bezpieczny. Mówiłem to Państwu na spotkaniach wczoraj i przedwczoraj, że ja nie podejmę decyzji o rozpoczęciu, bo ta decyzja i decyzja o przyznaniu to nie jest jeszcze decyzja o rozpoczęciu budowy. Nie rozpocznę decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji, jeżeli nie będzie zorganizowane bezpieczne finansowanie dla spółki, bo spółka ma nie tylko oczyszczalnię, spółka ma jeszcze infrastrukturę sieciową, którą musi utrzymywać, która nie jest w najlepszym stanie i ją rozbudowywać. Także, Szanowni Państwo, warunki będą uzgadniane z założeniami takimi, że okres prolongaty, on zawsze występuje przy zadaniach inwestycyjnych, będę chciał wynegocjować jak najdłuższy i w pierwszym etapie do czasu spłacenia pożyczki na stacji uzdatniania wody, żeby raty kapitałowe były niskie, żeby spółka w sposób bezpieczny przez ten okres pierwszy przeszła, żeby nie było żadnego zagrożenia dla jej funkcjonowania i obaw co do jej dalszej działalności i żeby nie rodziły się w głowach
nierozsądne opowieści o tym, że działania zmierzają do tego, że ktoś tu ma jakieś niecne cele i chce spółkę sprywatyzować. Takich zamiarów zarząd nie ma, chyba że taki zamiar miałby organ założycielski, bo on tylko taką decyzję może podjąć. Ja jeszcze chciałem w tym temacie. Przepraszam, że ja byłem wczoraj na tym spotkaniu i doskonale słyszałem, co pan prezes mówił i doskonale wiem. Tylko chodzi o to, wiecie państwo, że dzisiaj wszedłem na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ta informacja, która mnie zaskoczyła, tam są kryteria, gdzie spółka może pozyskać taką pożyczkę jako wkład do pozyskania funduszy unijnych i maksymalnym czasem spłaty takiej pożyczki to jest okres 15 lat. Więc idąc dalej tym tropem, wykonałem telefon do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ta pani, która mi udzieliła takiej informacji, że no dłuższych terminów oni nie przewidują, nie ma takich negocjacji, nie? Także no nie wiem, jak to się ma, być może pan prezes wynegocjuje dłuższy termin. Także tutaj ta prognoza na tą chwilę jak najbardziej no, powinna być skrócona. Nie na 20 lat czy na 30, tylko maksymalnie do 15. Nie chcę tutaj państwa zanudzać z technicznymi sprawami, bo już wałkujemy tą sprawę od dłuższego czasu. Ale ja jestem jak najbardziej za modernizacją oczyszczalni ścieków. Chciałem to powiedzieć. Za modernizacją, ale nie za budową nowej oczyszczalni. I inwestowaniu do takich potężnych kosztów. 43 milionów. Mieliśmy wczoraj tutaj fachowca, który 34 lata przepracował w tej firmie. Mieliśmy tutaj pana naczelnika. No nie chcę się zagłębiać dalej w techniczne sprawy, bo to nie powinno tutaj, było już to roztrząsane. Więc ta modernizacja w maksymalnym...